Szanowni Państwo, walka z pandemią COVID to najważniejsza sprawa, nasze najważniejsze zadanie. Nie ma w tym momencie nic ważniejszego dla rządu, żeby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dla Polaków. Temu podporządkowane są wszystkie nasze działania. Teraz prawie każda rozmowa dotyczy tego tematu. Są jasno wyznaczone zadania, określone cele. Mamy też zaprojektowaną procedurę działania w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. To jest realne zagrożenie, realne niebezpieczeństwo. Realne dla Polski, realne we wszystkich krajach Europy i na całym świecie. I niech to zagrożenie, które zagraża nie tylko Polakom, będzie okazją, żebyśmy jak najbliżej ze sobą potrafili współpracować. Nasze strategiczne cele to chronić życie i zdrowie Polaków. W szczególności chcę tutaj podkreślić, że narażeni na zgon, na śmierć są ludzie starsi. Powyżej 65, powyżej 70 roku życia. Chrońmy osoby starsze. Cała nasza strategia dotyczy również w szczególności osób starszych, żeby one mogły się znajdować w samoizolacji i przez to unikać zarażenia. Drugi cel to zapewnienie właściwego funkcjonowania służby zdrowia, całego naszego systemu służby zdrowia, jej wydajności. To jest bardzo ważne zadanie. Utrzymanie pracującej gospodarki i zdecydowana obrona miejsc pracy to kolejny nasz cel, to trzeci cel strategiczny. Raz jeszcze powtórzę, rozwój poprzez obronę miejsc pracy i utrzymanie tych gałęzi gospodarki, które mogą działać i które w najmniejszym stopniu przekładają się na zakażenia, na zagrożenie zakażeniami koronawirusa. I nie jesteśmy też skazani, szanowni państwo, drodzy rodacy, na wybór albo brak obostrzeń, albo całkowity lockdown. Jest droga pośrednia, jest droga zdroworozsądkowa, która jednak zakłada szereg rygorów, szereg obostrzeń i zakłada, że będziemy wszyscy się do tych obostrzeń, wszyscy tych obostrzeń będziemy przestrzegali. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w krajach zachodnich. W trzech największych krajach Europy, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej, rozważany jest 4-tygodniowy całkowity lockdown. We Francji prezydent Macron ogłosił godzinę policyjną w kilkunastu największych miastach, bodaj od godziny 21 do 6 rano. W Niemczech z badań wynika, że przez ostatnie 5-6 tygodni 8-krotnie wzrosła zachorowalność na COVID wśród osób powyżej 80 roku życia. To wszystko są sygnały, które powinniśmy potrafić interpretować i potrafimy interpretować. Chcemy wdrażać obostrzenia, które będą chroniły nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale jednocześnie chcemy, żeby gospodarka możliwie w dużym zakresie pracowała. Zaraz powiemy o tych obostrzeniach, które dzisiaj przedyskutowaliśmy i o nich zadecydowaliśmy. Szanowni państwo, poradziliśmy sobie z COVID-19 wiosną i możemy sobie poradzić również teraz. Poradzimy, wygramy tę walkę, ale wygramy ją tylko, jak będziemy solidarni, jak będziemy razem postępować według zaleceń. Podstawowe zalecenie, to, które znamy z wiosny, musi do nas wrócić także dzisiaj. Zostań w domu. Jeżeli ktoś może pracować zdalnie, niech pracuje zdalnie. Widzicie państwo teraz pewien wykres. Ten wykres praktycznie wszystko mówi o tej obecnej fali zachorowań. Kiedy spojrzymy na mobilność, czyli na kontaktowanie się społeczne ludzi pomiędzy sobą, to dostrzeżemy na tym wykresie, że te kontakty społeczne są na takim poziomie, jaki był przed wybuchem pandemii. Czyli przestaliśmy się dystansować jedni od drugich i według obiektywnych danych znowu wróciliśmy do dużej mobilności społecznej i kontaktów społecznych. Dzisiaj, mądrzejsi o tamtą wiedzę, szybko chcemy wrócić do zalecenia zostań w domu.
izolacja ludzi starszych, ale też i pomoc dla ludzi starszych będzie decydowała o sukcesie naszych działań. To, w jakim miejscu dzisiaj znajdujemy się w zakresie walki z koronawirusem, zależy od tego, co się działo tydzień temu, dwa tygodnie temu i trzy tygodnie temu. To czy byliśmy gdzieś u znajomych, na jakiejś większej imprezie. To wszystko może skutkować zakażeniami za tydzień, za dwa czy za trzy. Dlatego powstrzymajmy się od tego i ograniczmy wszelkie tego typu działania. Nasza strategia polega na chronieniu zdrowia i życia ludzi i to jest zadanie dla nas wszystkich. Niezależnie od sympatii politycznych, niezależnie od tego, co kto uważa, chcemy dzisiaj obronić gospodarkę i chcemy obronić również życie i zdrowie naszych obywateli. Polska zajmuje w Europie dzisiaj 17 miejsce pod względem zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Ale to dla nas nie jest żaden powód do uspokojenia. Wręcz przeciwnie. Widzimy, że cała Europa z powrotem wchodzi w bardzo drastyczne, czasami dramatyczne obostrzenia i rygory, które mają ochronić gospodarkę i zdrowie. Dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że wraz z naszymi medykami i także z wszystkimi ludźmi dobrej woli trzeba zrobić wszystko, żeby zachować dystans, dezynfekcję, maseczki, higienę, warunki sanitarne. Dlatego na dzień dzisiejszy mamy do zakomunikowania nowe obostrzenia w strefie żółtej i w strefie czerwonej. W strefie żółtej działalność gastronomiczna będzie możliwa w godzinach 6 do 21. Poza tymi godzinami będzie możliwe wydawanie posiłków tylko na wynos. Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50% miejsc siedzących lub do 30% liczby wszystkich miejsc. W imprezach okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje, od 19 października będzie mogło wziąć udział maksymalnie w strefie żółtej 25 osób bez możliwości zabawy tanecznej. Otóż, szanowni państwo, wesela były takim miejscem, gdzie bardzo często ludzie się od siebie zakażali. Zgromadzenia osób zostają ograniczone do liczby 25 osób. Szkoły wyższe i szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności i zawieszona zostaje działalność basenów, akwaparków, siłowni po to, żeby zmniejszyć transmisję, przerwać tą transmisję, z którą mamy dzisiaj do czynienia w społeczeństwie polskim. W strefie czerwonej ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na jedną kasę. Zakaz organizacji imprez okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje. Zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób. Szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Podróż transportem publicznym również ograniczona do 50% miejsc siedzących oraz 30% liczby wszystkich miejsc. O pozostałych rozwiązaniach za chwilę powie pan minister Adam Niedzielski. Szanowni państwo, sytuacja, w której Polska się znajduje, różni się od tej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. Dziś wirus nie wybucha w ogniskach. Dziś wirus jest szeroko rozprzestrzeniony. Mówimy o transmisji poziomej. Dlatego musimy przerwać rozprzestrzenianie się wirusa za wszelką cenę. Czyli skala pandemii, jak ona będzie wyglądać za 2-3 tygodnie, zależy od przestrzegania naszych obostrzeń, naszych rygorów, naszych zakazów i nakazów i zaleceń. I to jest to światełko w tunelu. Pamiętamy po poprzedniej fali, że po kilku tygodniach było już lepiej. Była zauważalna poprawa sytuacji, ale musimy przestrzegać tych reguł. Każdy musi się przystosować do tych zmian, które są wprowadzane. One są dotkliwe, przeszkadzają w normalnym życiu, ale utrzymajmy maksymalnie gospodarkę. Ci pracodawcy, którzy bez uszczerbku mogą przejść na pracę zdalną dla swoich pracowników, apeluję, żeby to zrobili. Osoby starsze, które mogą zostać w domu, apeluję o to, żeby wszystkie osoby starsze zostały w domu, a wolontariusze, samorządy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej,
harcerze Wojska Obrony Terytorialnej pomoże w dowiezieniu posiłków czy niezbędnych lekarstw albo innych artykułów. Jestem pewien, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie tych kilka tygodni właśnie pokazać ogromną solidarność w obliczu epidemii. I jeszcze raz jako premier powtórzę, wygramy tą walkę, ale wygramy tą walkę tylko wtedy, kiedy solidarnie i odpowiedzialnie podejdziemy do tych zaleceń, do tych rygorów, które dzisiaj wdrażamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego. Szanowni państwo, wciskamy hamulec. Wciskamy ten hamulec nie w trybie czy na sposób delikatnego hamowania, tylko wciskamy ten hamulec z całej siły. To wciśnięcie hamulca jest konieczne, konieczne po to, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. Jesteśmy w sytuacji, kiedy pandemia przyspiesza. Dzisiejsza liczba nowych zakażeń wynosząca 8100 świadczy już o tym, że przyspieszenie w rozwoju pandemii ma charakter wykładniczy. Potwierdzeniem tego poważnego zagrożenia i poważnego charakteru są nowe mapy stref w Polsce. Mówię tu o strefach żółtych i strefach czerwonych. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, że w strefie czerwonej znalazły się 152 powiaty, czyli blisko połowa Polski. Jeżeli popatrzymy sobie, które powiaty właśnie znajdują się w strefie czerwonej, niestety są to powiaty przede wszystkim gęsto zaludnione i mimo, że nie jest to całe 50% powiatów w kraju, to liczba ludności, która mieszka w tych powiatach, przekracza zdecydowanie 70% ludności Polski. Powiaty czerwone to przede wszystkim miasta i duże ośrodki miejskie. W tej chwili na 16 miast wojewódzkich 11 znalazło się w czerwonej strefie. W czerwonej strefie znalazły się między innymi Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Kraków, Warszawa, Przemyśl, Rzeszów, Kielce, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Sopot, czyli całe Trójmiasto, Poznań i Częstochowa. Ta sytuacja i powaga tej sytuacji jest uzasadnieniem dlatego, żeby wprowadzić tak poważne obostrzenia, o których mówił pan premier. Głównym elementem naszej dyskusji przy obostrzeniach były oczywiście szkoły. Szkoły, które same w sobie nie generują dużych ognisk zachorowań, ale dzieci rzeczywiście te zachorowania przynoszą do osób starszych. Tutaj kierowaliśmy się przede wszystkim regułą tego, żeby ograniczyć liczbę interakcji społecznych. Jeżeli moglibyśmy na chwilę wrócić do tego wykresu pokazującego mobilność, to doskonale na nim widać, jak okres września oznaczał blisko 20-procentowy wzrost mobilności na tym wykresie. Mamy nadzieję, że te działania, które podejmujemy w zakresie ograniczenia edukacji, czyli w strefie żółtej hybrydowe nauczanie na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych, w czerwonych strefach, których tak jak powiedziałem jest 152, nauczanie zdalne, to będą te elementy, które pozwolą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szansy do rozprzestrzeniania się. To jest bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię pobytu dzieci w szkołach, ale o transport, o przejazdy, o przemieszczanie się. To wszystko będzie powodowało zmniejszenie liczby interakcji. Aby jeszcze bardziej tą liczbę interakcji zmniejszyć, apelujemy, zostańcie w miarę możliwości w domu. Zostańcie w domu, szczególnie seniorzy. Apelujemy o to, żeby tak jak na wiosnę udzieliliśmy wsparcia rodziny, wolontariusze, samorządy, tak również wracamy do tego trybu. To jest bardzo ważne, żeby chronić osoby starsze i redukować liczbę interakcji społecznych.
Szanowni Państwo, musimy nacisnąć ten hamulec bardzo dynamicznie, dlatego że wydolność naszej służby zdrowia, którą oczywiście cały czas poprawiamy, zwiększamy liczbę łóżek przeznaczonych na walkę z COVID-em, ale musimy mieć świadomość, że testujemy granice wydolności. Jeżeli ten hamulec nie zostanie skutecznie naciśnięty, a to jest odpowiedzialnością każdego z nas, to rzeczywiście scenariusze, które nas czekają, mogą być niestety groźne. Żeby tego uniknąć, to jest właśnie właściwy moment, żeby hamulec nacisnąć. Dziękuję.